Tytuł wystawy: Abstrakcyjna architektura. Oczywiście obrazy autorstwa Rafała Dalka, artysty pochodzącego z Tarnowa. Kończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, obecnie mieszka i pracuje we Wrocławiu. To są prace przygotowane specjalnie na tą wystawę. W związku z tym pan Rafał jakby miał pewną koncepcję, którą też nam przekazał. I do namalowania tych prac zainspirowało go cykl obrazów wcześniejszych pod tytułem Miasto. Natomiast po rozwinięciu tego tematu właśnie zdążał do bardziej uabstrakcyjnienia tej architektury. Chciał pokazać zgiełk, szum, wielkość miast poprzez przetwarzanie to na swój sposób, czyli uabstrakcyjniając to wszystko. Zresztą są tutaj dwie prace, które są bardziej realistyczne i na podstawie tego pracował jakby nad całą resztą. Autor rozlewa tą farbę tak wstępnie na płótnie, potem stara się coś tam domalowywać, ale zawsze gdzieś spod spodu, spod tego laserunku wychodzą te wstępne, jakby pierwsze kroki. Większość to jest akryl i olej, także mieszana jakby technika. Część jest właśnie bardziej kubistyczna, część już taka odpływająca w zupełną abstrakcję. Wystawę obejrzeć można w siedzibie Wałbrzyskiej Galerii Sztuki, Biurze Wystaw Artystycznych przy ulicy Słowackiego 26.